Cześć, z tej strony Dawid Juszczak, jestem scenarzystą w studiu Marcos. Przy filmie Ultimate Boyd zajmowałem się scenariuszem i trochę reżyserią. Co mnie skłoniło do wzięcia udziału w tym projekcie? No nie wiem, na pewno było to ciekawe, było to coś, co tutaj w Lublinie, no, czego wcześniej nie było tutaj. Pomysł Marka Kreta też wydawał się właśnie taki inny, taki bardzo kreatywny. No i sam chciałem spróbować właśnie też sił w scenariuszu, chciałem to napisać, bo też wcześniej nie pisałem żadnego scenariusza, także było takie nowe doświadczenie i niosło ze sobą jakąś taką nową energię też. Pisanie scenariusza na pewno sprawiło mi dużo trudności, było to właśnie długie doświadczenie, kilkumiesięczne na pewno, samo przygotowanie do tego, rozpisanie motywacji bohaterów, rozpisanie trzyaktowej jakby fabuły tego. Przy pisaniu inspirowałem się na pewno masą materiałów, którą podrzucał mi Marek Kret, reżyser. No wiadomo też, obejrzałem jak najwięcej filmów superbohaterskich, żeby być jakoś czuć ten klimat. Również czytałem masę komiksów też, żeby też odnaleźć ten klimat. Krótki metraż, dlatego że na pewno jest prościej, znaczy z jednej strony prościej, bo no, miesza fabułami, wymaga to przygotowań pracy, bo wiadomo, przy pełnym metrażu to by było gdzieś tak z rok pracy, a tutaj to mogło być tylko kilka miesięcy. No i też zawsze na początek jest lepiej krótki metraż, bo można się w tym sprawdzić, czy to akurat taka dziedzina, w jakiej chce się rozwijać. Film Ultimate Boy jest o takim chłopaku, który popadł w nałogi, który tak jakby trochę nie radził sobie w życiu, ale który na początku filmu właśnie zostaje obdarzony takimi super bohaterskimi mocami, dzięki temu, że znajduje pewien miecz. To jest taka typowa fabuła od zera do bohatera, w której poznajemy na początku genezę bohatera i to, dlaczego się staje tym bohaterem, jakie są jego motywacje. Nie chcę zdradzać też właśnie całości fabuły, tylko jeśli jesteście zainteresowani, jeśli was to ciekawi, to odsyłam do materiału na YouTubie, gdzie jest też dostępny cały film. Na planie Ultimate Boya nie byłem za każdym razem, bo też jako scenarzysta no, to nie było wymagane, ale chociaż moje sprawy zawodowe tak się toczyły, że nie zawsze mogłem być, nie zawsze to były godziny, w których byłem dostępny. Mam nadzieję, że przy drugiej części, nad którą aktualnie pracujemy, to się zmieni i będzie inaczej. Ultimate Boy oczywiście, że był dla mnie sukcesem, bo nie spodziewałem się jeszcze przed premierą, że ten krótkometrażowy czy niskobudżetowy film będzie pokazywany w kinie Helios i będzie miał jeszcze dodatkowe kilka seansów. No to taka duża nobilitacja dla mnie, bo też jestem początkujący, wiadomo. Wcześniej też nic nie pisałem, to dopiero pierwsza próba, no i to było fajne też. Było fajnie to zobaczyć w kinie z publicznością, widzieć jak publiczność reaguje na ten film, na emocje, które są w filmie. Także to było bardzo pozytywne doświadczenie i też no, powstała jakaś tam grupa, która pozytywnie reagowała na ten film również w sieci, jak on był na YouTubie, także no, to było miłe dla mnie jako też współtwórcy tego filmu. Frekwencja na pierwszym seansie no, bardzo mnie zaskoczyła, bo praktycznie było wykupione z 200 biletów, czyli praktycznie cała sala, były tylko pojedyncze wolne miejsca. No wiadomo, nie spodziewałem się takiego sukcesu też. Było to też na pewno związane z tym, że bardzo dużo sił włożyliśmy w promocję tego filmu przed premierą. Nie mówię to tylko o ulotkach czy tam zwiastunach, tylko jeszcze tak próbowaliśmy dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców i to się na seansie opłaciło. Media były zainteresowane właśnie tą premierą naszego filmu. Pojawili się dziennikarze z TVP, którzy przeprowadzali z nami wywiady. Również w prasie lokalnej dużo pojawiało się artykułów właśnie na nasz temat. I no, to też było coś, co mnie zaskoczyło, bo też to zainteresowanie tym naszym pierwszym projektem było w sumie duże i też zrobił się taki trochę hype na ten film i też bardzo wiele w mediach było o nim mówione. W takich mediach jak właśnie telewizja, właśnie tak TVP, TV Lubin, czy chociażby też w Teleekspresie, no i również gazety, tak? Gazety właśnie dużo pisały o tym,
dużo pisały o naszym projekcie, wspierały nas. Były też właśnie wywiady w gazetach z nami. Także to przewyższyło moje oczekiwania nawet. Po premierze Ultimate Boya odpowiadaliśmy też na pytania widzów, którzy byli właśnie ciekawi pewnych aspektów powstawania tego filmu, jak również tego, czy na przykład będzie druga część. Po seansie były również konkursy, gdzie rozdawaliśmy właśnie upominki związane z naszym filmem. Były też wywiady, wiadomo, do telewizji, były autografy, które tam część widzów chciała, czyli jakaś tam taka forma fejmu. Widzowie pytali właśnie o drugą część, bo też ta pierwsza część Ultimate Boya trwała tylko 30 minut i była też taką tylko jakby takim wstępem do historii, która miałaby się rozwinąć w następnej części, bo też no, chcieliśmy sprawdzić, czy to się w ogóle uda. I myślę, że właśnie się udało, skoro widzowie są zainteresowani tym, co będzie dalej. Aktualnie jesteśmy na takim etapie z drugą częścią, że ona już powstaje, tak? Że już pewne sceny już powstały, są już gotowe, kompletne. No i ta druga część ma być też większa, tak? Większa metrażowo. Będzie też na pewno większym projektem, takim no, z większym rozmachem na pewno. Myślę, że z lepszym scenariuszem, bo pewne błędy tej pierwszej części były, tak? I na pewno też uczymy się na tych błędach i myślę, że będzie to dużo lepsze. Przewidujemy ponownie zbiórkę na takich portalach właśnie jak Polak Potrafi czy Wspieram To. I właśnie liczymy na to, że nasi fani czy osoby, które są tym zainteresowane, żeby poznać, co będzie dalej w następnej części, że jakoś nas pomogą nam. Więcej o następnej części Ultimate Boya, o drugiej części powiem w następnym odcinku. A tymczasem zapraszam Was do lajkowania, komentowania, udostępniania i przede wszystkim do subskrypcji kanału.